Hej, siemanko, witam was wszystkich. Ponownie, sorry, że tak się rozstaliśmy w poprzednim odcinku, bez żadnych informacji. Przyczyny techniczne nie będę wspominać, zresztą pewnie nikogo to nie obchodzi. Zobaczmy, co tutaj się znajduje, jakieś coś do zbadania. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? No, raczej tak, biorąc pod uwagę to, że opisywała, że źle wygląda. Że... Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. Chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Właściwie. To jest kolejna. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Łyżka, klucz. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego wichta. Zaświadcza się, że przedmiot aukcji zabytkowa łyżka, klucz wykuta w pracowni Christophersona i synów w 1210 roku należy do Simona Smigona Serkinsa, właściciela ważniciarni. Tak, jest, jak nie umiesz czytać. I próbujesz, tak. Kolejna łyżka. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Ło. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Drogi panie Levasie, wiem, że od lat para się pan tropieniem ludzi wyjętych spod prawa. Mam dla pana nietypowe zlecenie. Zapewne zastanawia się pan, dlaczego ściągnąłem tutaj pana, a nie możemy się spotkać osobiście. Otóż w mojej obecnej sytuacji jakiekolwiek spotkanie jest bardzo ryzykowne i to nie dla mnie, a raczej dlatego, kto się ze mną spotka. Nieważne. Chodzi o to, że mój obecny stan za mój obecny stan odpowiedzialna jest klątwa, albo całą nadzieję i dlatego się do pana zwracam. Pewna zielarka, która jakiś czas temu dała mi lekarstwa. Problem w tym, że wkrótce po mojej wizycie u niej kobieta przepadła jak kamień w wodę. Bardzo pragnę wyjaśnić sprawę mojej choroby i dlatego wynajmę u pana. Proszę, żeby pan znalazł kobietę, która jeszcze niedawno parała się ziołolecznictwem w tych okolicach. Kiedy ją pan spotka, proszę wyciągnąć z niej wszelkie informacje na temat ledu, które mi onegdaj mi dała. Jeśli moje cierpienia są wynikiem jej podłości, niech pan weźmie od niej antidotum. Nie pożałuje pan, bowiem jestem osobą zamożną i nie będę szczędziła zapłaty. Jeśli zaś okaże się, że za niedolą moją nie stoi zielarka, proszę ją wtedy puścić, bo oznacza to, że jestem w mocy straszliwej klątwy, z której chyba tylko jakieś bóstwa mogłyby mnie wyciągnąć, a którą rzuciłby na mnie pewien żebrak, przebrzydły pewnego wieczora, który kiedy urządzałem przyjęcie dla przyjaciół. Gdyby z kolei tego parszywca udało się panu znaleźć, zapłacę cenę podwójną. Niestety za znaków szczególnych, które by mogły pana w jakiś sposób na niego naprowadzić. Pamiętam jedynie tyle, iż twierdził, że jest sprzedawcą luster. Wiadomo jestem, że to niewiele, ale zawsze więcej niż nic. Ufam w pańskie niebagatelne zdolności i życzę powodzenia. Marlene de Trasmar. Counter-Deep, fajnie. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Skręcony kark. Boczne wniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Przez chwilę miałem wrażenie, że te łyżki to obujająca się postać. Jak zeskizowałem. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi.
Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To jest jakieś zejście. Się coraz bardziej boję. Nigdy nie lubiłem chodzić w takich ciemnych pomieszczeniach. To zaraz wyskoczy. To rzeczywiście wygląda jak leży wichta. Dość nietypowe, ale jednak gdzieś tu musi być jego kocioł. Zwyczajna łyżka, stara. Znowu mi się zmieniła łapka. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Stół, zastawa, wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest oburzony klątwą. I rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. To jest część misji. Wiadomo, że trzeba najpierw rozejrzeć się dalej. Zanim się zobaczy, co jest w głównej misji. Dobra, nie chcę. Tam dalej jest załoga. Dobra, zajrzyjmy do kociołka. Na pewno są czyjeś głowy. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Łyżka, nic w niej niezwykłego. Zrobię ci krzywdę. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianie. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli.
niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Nie ma. Jeszcze raz. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Nikt nie zasiądzie, czyli ktoś musi zasiąść. Nie ma łyżki, która cię nakarmi, czyli trzeba nakarmić się łyżkami. Ja będę chciał to zrobić mimo wszystko dobrze, bo ta osoba... Od lat szukasz właściwej łyżki, prawda? Te klątwy bywają przewrotne. W tej może chodzić o to, żeby nie jeść swoją łyżkę. Dlatego się wymieniliśmy. Coś to nie gra, może coś pominąłem. Stanę teraz od stołu. Muszę jeszcze raz przeszukać dom. Siedź spokojnie, zaraz wrócę. Uspokój się. Nie, ja chcę wczytanie. Ja wiem, że jesteśmy w stanie zrobić to już dobrze. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Czyli co? Muszę go nakarmić bez łyżki? Nie wiem, bez łyżek. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu widocznym na kocioł i poczekać. Zjedzmy bez łyżek. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. Inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Śmierdział tak, że nie trudno go będzie znaleźć. Masakra. Co tu się dzieje?
Ciekaw, czy mi się faktycznie udało. Jak zwykle, obalenie i dobijanie. Okej, chyba jesteśmy w szyni. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Jeść! Daj mi jeść! Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. What the fuck? Do Regisa? Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Drastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż odda jemu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwanie. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Zaczyna mi się tu na... Naturalnie. Te renowacje... O ile zachowamy boklerski charakter obejścia i nie zdecyduje się pan na przykład na wykopanie w ogrodzie wielkiej dziury, w której będzie pan składował truchła...
moim fachu miecze szybko się... Jak najbardziej. W takim razie kup, proszę, przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na pod... Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej... Czy życzy pan sobie coś? To na razie wszystko. Dziękuję.